Niezwykłe powołanie. Patrząc na wydarzenia z mojego życia z perspektywy czasu, widzę, że Bóg dał mi o wiele więcej niż ja prosiłam. Co więcej, niejednokrotnie nie przyjmowałam tego, co chciał mi dać, bo skupiałam się na moim trochę. Moje serce wciąż było niespokojne, do momentu, aż dowiedziałam się, jaka jest moja droga życia. Przyjechałam do łodzi z południa Polski. Byłam wychowana w tradycyjnej katolickiej rodzinie, która dbała, abym chodziła w niedzielę do kościoła. Jako nastolatka miałam kontakt z grupą oazową i to zrodziło we mnie pragnienie bycia blisko Boga. Stłumiłam je jednak w sobie i nie poszłam za nim. Sprzyjali temu moi znajomi, którzy prowadzili luzacki tryb życia i byli daleko od Boga. Przez długi czas byłam z nimi związana, choć wcale nie czułam się z tym dobrze. Po maturze, pod wpływem rodziny, przeprowadziłam się do łodzi. Tutaj łatwiej było znaleźć pracę. Początkowo nie byłam zadowolona z tej zmiany. Podjęłam pracę jako sprzedawca. Krąg moich znajomych ciągle był podobny, częste imprezy, a ja wiedziałam, że schodzę z nimi na dno. W głębi serca pragnęłam czegoś więcej. Czułam tęsknotę za Bogiem, a gdy szłam w niedzielę na msze, po sobotnej imprezie, zmęczona i przygnębiona, coraz częściej wypowiadałam słowa Boże, ratuj, zrób coś z moim życiem. W krótkim czasie, odkąd tak się modliłam, musiałam pojechać do Krakowa, załatwić sprawy rodzinne. W pociągu poznałam osobę, która powiedziała mi o Kościele Ojców Jezuitów i spotkaniach Wspólnoty Modlitewnej w Łodzi. Zapragnęłam tam pójść i tak zaczęła się moja droga z Bogiem. Najpierw zaowocowała tym, że zerwałam z poprzednim stylem życia. Poznawałam Chrystusa we Wspólnocie Kościoła i bardziej przylgnęłam do niego poprzez życie sakramentalne. Zaczęłam z większą miłością patrzeć na Boga, na siebie i na innych ludzi. Wcześniej miałam poczucie, że to innych Bóg kocha i wysłuchuje ich modlitw, a ja dla niego nie jestem ważna. Coraz częściej doświadczałam jego miłości i dobroci. Zaczęłam też zadawać Bogu pytanie: Panie, czego ty ode mnie oczekujesz? Na to pytanie starałam się odpowiedzieć, jeżdżąc na rekolekcje ignacjańskie. Na drugim tygodniu ćwiczeń duchowych, kiedy stanęłam przed wyborem drogi życia, odwołałam się do mojego pragnienia małżeństwa, a szczególnie macierzyństwa. Byłam pewna, że nie jestem powołana do zakonu, choć z drugiej strony chciałam służyć Bogu całym sercem. O istnieniu innej drogi życia niż zakon i małżeństwo wtedy nie wiedziałam. A ponieważ bardzo kocham dzieci, to wytłumaczyłam sobie, że widocznie małżeństwo jest moim powołaniem. O moim rozeznaniu drogi życia nie powiedziałam wówczas kapłanowi prowadzącemu rekolekcję. Uznałam, że dokonałam wyboru zgodnie z podanymi regułami i zaleceniami, więc niekoniecznie muszę konsultować to z nim. Po powrocie z rekolekcji przez kilka lat wiernie modliłam się o dobrego męża. Nawiązywałam relacje, które wcześniej czy później się rozpadały, bo przekonywałam się, że z danym człowiekiem nie chcę spędzić całego życia, albo rozpadały się z innych niezrozumiałych dla mnie przyczyn. Czułam się z tym bardzo źle, nie wiedziałam o co Bogu chodzi w moim życiu. Z jednej strony chciałam założyć rodzinę, z drugiej to się nie realizowało, a mnie bardzo zależało na tym, by mieć poczucie przynależności i być w życiu określoną, a nie ciągle poszukującą swojej drogi. Po prostu chciałam realizować się w konkretnym powołaniu. Trudno było mi znieść sytuację niepewności i ciągłe pytanie co dalej. Miałam odczucie, jakby zapalały się w mojej głowie lampki. Czy ja na pewno idę drogą mojego powołania? Nie brałam ich jednak mocno pod uwagę. Wtedy nie potrafiłam jeszcze dostrzec, gdzie popełniłam błąd. Nie miałam też kierownika duchowego, z którym mogłabym o tym porozmawiać. Po jakimś czasie znów pojechałam na rekolekcję, aby się temu lepiej przyjrzeć, i tam zaczęło do mnie powoli docierać, że Pan Bóg chce dla mnie siebie na wyłączność, ale nie doprowadziło mnie to jeszcze do konkretnej decyzji. Po powrocie dalej szłam wybraną wcześniej drogą do małżeństwa. Otwierałam się na kolejne relacje i na kolejne zranienia. I choć podświadomie czułam, że Chrystus się o mnie upomina, to nic z tym nie robiłam i nie przekładałam tego na konkrety w moim życiu. W tym czasie zaczęłam spotykać na mojej drodze osoby, które przygotowywały się do konsekracji w stanie dziewic. To zaczęło mnie coraz bardziej nurtować. Pojawiła się we mnie myśl, że ja też mogłabym w ten sposób żyć dla Jezusa. Nadal jednak angażowałam się uczuciowo w relacje z mężczyznami to doprowadziło mnie jedynie do duchowej plątaniny i ponawianego coraz częściej pytania jaka jest twoja wola panie wobec mnie przełomem był moment kiedy w ciągu jednego miesiąca zawaliło się całe moje życie zachorowałam na zapalenie mięśnia sercowego zmarł mój tata a moi przyjaciele mnie zawiedli gdy potrzebowałam ich wsparcia i właśnie wtedy gdy to wszystko na mnie spadło zrozumiałam, że Bóg chce mnie dla siebie na wyłączność. Choć wydawać by się mogło, że przemówił w dość okrutny sposób, to jednak teraz widzę, że inaczej nie mógłby do mnie trafić, dalej błądziłabym, odkładając na później odpowiedź na wezwanie Boga. Od tamtego momentu nawet moja modlitwa zupełnie się zmieniała. Zaczęłam mówić Bogu, że nie chcę już dalej przed nim uciekać i mocniej dostrzegałam jego wielką miłość do mnie. Wyraźnie widziałam, jak kierował różnymi sytuacjami w moim życiu, abym żyła dla niego. Przestałam prosić, jak do tej pory, przez wiele lat o dobrego męża, ale zaczęłam mówić Nie moja wola, ale Twoja Panie, niech się stanie w moim życiu. Ta modlitwa przyniosła szybki i konkretny owoc. Zaczęłam doświadczać ogromnego pokoju serca i przestały dręczyć mnie pytania co mam zrobić, czy to na pewno dobry kierunek. Zaczęłam także zbierać jak najwięcej informacji o indywidualnych formach życia konsekrowanego. Na kolejnych w moim życiu rekolekcjach podjęłam gruntowną rewizję powołania. Sercem czułam do czego Bóg mnie zaprasza. Ale pojawiła się obawa, że może się mylę i będę nieszczęśliwa na drodze, którą wybiorę. Potwierdzenie decyzji, by iść tą drogą, przyniosło mi wielką radość, pokój i wolność. W sercu miałam pewność i odczucie naprawdę bliskiej relacji z Jezusem, który cierpliwie na mnie czekał. Czułam się szczęśliwa i miałam w sercu słowa: nareszcie. Przygotowania do konsekracji zaczęły się od rozmowy z kapłanem, odpowiedzialnym w naszej archidiecezji za przygotowanie kandydatek do takiego stanu życia. Opowiedziałam mu o tym, jak rozpoznałam moje powołanie, jak odczytuję Boże zaproszenie i jak widzę moją drogę. Uczestniczyłam regularnie w formacji prowadzonej dla takich osób. W styczniu odbyła się moja konsekracja. Od tego momentu moim zadaniem jest, by być czytelnym znakiem oddania się Chrystusowi i Kościołowi w środowisku, w którym żyję na co dzień i w którym mam świadczyć nie tylko słowami, ale całym życiem. Zewnętrznym znakiem moich zaślubin, Kościoła jako oblubienicy z Chrystusem, oblubieńcem, jest obrączka. Jestem szczęśliwa i ogromnie wdzięczna Bogu za to, co uczynił w moim życiu. Że niepokoił moje serce, dopóki nie powiedziałam mu tak. Obecnie mam w sercu przekonanie, że jestem na właściwym miejscu. Moje pragnienie macierzyństwa realizuje się poprzez pracę w szkole. Pan Bóg wypełnił je w sposób, w jaki nawet sobie tego nie wyobrażałam. Od momentu, kiedy trafiłam do grupy modlitewnej, narodziło się we mnie pragnienie, by poznawać Boga bliżej, nie tylko poprzez modlitwę na spotkaniach ale także od strony teologicznej. Pewnego dnia przyszła do mnie do pracy koleżanka i zapytała po prostu: Idziemy razem studiować teologię? W pierwszym momencie ją wyśmiałam. Egzaminy miały się odbyć za tydzień, ale pytanie koleżanki nurtowało mnie do tego stopnia, że nie mogłam zasnąć w nocy. Z jednej strony tego chciałam, ale z drugiej zadawałam sobie pytanie: Jak to możliwe? Przecież od czasu mojej matury minęło cztery lata, a tu egzaminy pisemne i ustne już za tydzień. Wtedy poczułam, że mam zrobić wszystko, co w mojej mocy, a resztę zawierzyć Panu Bogu. Pomyślałam, że jeśli On będzie chciał, to zdam te egzaminy. Od razu wzięłam się do pracy i wykorzystałam każdą wolną chwilę, by przypomnieć sobie materiał z liceum. Okazało się, że zdałam te egzaminy. Dla mnie było to cudem i doświadczeniem wielkiej mocy Ducha Świętego. Po trzech latach, gdy skończyłam kolegium teologiczne, a do magisterium pozostały mi kolejne trzy lata, nieoczekiwanie zadzwonił do mnie ówczesny proboszcz z mojej parafii i sam zaproponował mi pracę katechetki w szkole. W tym zawodzie pracuję do dziś i w ten sposób wypełnia się moje pragnienie macierzyństwa. Bóg wychodził naprzeciw moim pragnieniom. Tym ukrytym głęboko w sercu, podczas gdy ja chciałam zatrzymać się na powierzchni. I wciąż daje mi dużo więcej, niż pragnę. W moim życiu zrealizowały się słowa świętego Augustyna: Niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie nie spocznie. Jadwiga. Jeśli podobają Ci się nasze materiały, zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i udostępnij. A jeśli szukasz woli Bożej i wydaje Ci się, że nie wiesz co robić, polecamy nowennę opracowaną przez ojca Pawła Kowalskiego w formie małej książeczki z zadaniami na każdy dzień. Znajdziesz się w naszej księgarni. Link jest w opisie pod filmem. Dobrego dnia!